Okej, dobra moi drodzy, godzina 19. Wróćmy do ranów z wyspy Rugia. Tak, strażników świątyni Świętowita w Arkonie. I do naszego bohatera, wysokiego wodza ranów Jaromara, który nosi maskę, ponieważ został zmasakrowany w czasie zbyt chciwej wyprawy łupieskiej na terenach Niemiec. Został pokonany przez księcia Sasów w bitwie, stracił wszystkie łupy, ale to dlatego, że lekceważył omeny bogów. Tak, bogowie go ukarali. Widzimy także naszą małżonkę, pierwszą żonę, Wandę, i syna najstarszego, Drosuka, który nam się urodził niedawno. Dobra. Wracamy w takim razie do naszej rozgrywki i przypomnijmy sobie sytuację. Czyli tak wygląda nasze terytorium. Mamy tutaj cztery prowincje, a więc oczywiście Ranę, Kisinie, Wieligrad i Wołogoszcz. Wieligrad wciąż tutaj podwyższamy kontrolę, a Wołogoszcz jest kompletny bałagan, bo dopiero co niedawno to podbiliśmy. Zostało to złupione jakiś czas temu. Nie ma tu tak jakichś szeryfów. Nie wiem, jaki słowiański odpowiednik by tu był. No, jakiegoś tam urzędnika plemiennego tutaj nie ma. I bandytów pełno, tak? Czyli musimy tutaj zapewnić porządek. I przypomnijmy sobie postać oczywiście naszego władcy. 37 lat w tej chwili. Pobożny, fanatyczny wręcz, ambitny, twardy żołnierz. Który jest początkującym myśliwym, łupieżcą, to podwójnie. Pielgrzymem, także początkującym, został oszpecony paskudnie i ma blizny. Okej, czyli to jest nasza pierwsza żona, Wanda, która urodziła nam tylko córkę, Edytę, która w tej chwili jest w Krakowie. U naszego szwagra się wychowuje. Mamy także naszą drugą żonę, Danutę, która urodziła nam córkę Grację, którą osobiście wychowujemy. To jest nasze najstarsze dziecko, ma 8 lat w tej chwili. I urodziła także właśnie tego najstarszego syna, tak? To jest nasz dziedzic, którym będziemy potem grać. Czyli mamy tutaj Drosuka. No i mam nadzieję, że przeżyje, bo dopiero co się urodził. I mamy także trzecią żonę, czyli tą pruskę Gelenis, która urodziła nam Lejkę i Bretisława, młodszego syna. A tak, ci synowie się urodzili w przestrzeni dosłownie miesięcy. Czy będzie seria na YouTubie? Możliwe, możliwe. Okej, czyli jak wygląda sytuacja? Konsolidujemy tutaj naszą władzę. Mamy maksymalną domenę, nie możemy jej bardziej rozbudować. I wydaje mi się, że teraz, kiedy nie mamy jeszcze wasali, podwyższymy autorytet korony. Mamy dość dużo prestiżu, czyli możemy sobie na to pozwolić. Ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to władza centralna księcia jest na tyle słaba, że nie możemy więzić postaci. Chyba żadnych. Czyli bardzo słaba władza książęca. Ktoś musi być oskarżony i uznany za przestępcę tak naprawdę. Czyli podwyższmy to. To się nie spodoba wasalom, ale na razie takich wasali nie mamy, czyli to nie będzie wielki problem. Okej, sprawy wojskowe wyglądają dobrze. Jeden nowy czempion by się przydał. Okej, zrekrutujmy tego tutaj. Węczesława. Nie jest zbyt dobry, ale może być. I teraz sytuacja polityczna jest dość ciekawa, bo mamy tutaj Niemcy, które są dość potężne z młodym królem, co jest troszkę niepokojące. Wojowniczym młodym królem, Arnulfem. Niewiele wiemy na jego temat. Tak, niewiele wiemy na jego temat. Na razie. Być może tu wyślemy mistrza szpiegów, ale na razie poczekamy. Mamy oczywiście Wikingów. Wciąż Dania podzielona na Zelandię i Jutlandię. Co jest dobre, ale kiedy się zjednoczy, to będzie bardzo duże zagrożenie. I cóż, chcemy tutaj coś podbijać, ale jesteśmy troszkę zaszachowani sojuszami, które tu powstały. A mianowicie Lutycy zawarli sojusz ze Słowianami w Cydyni, czyli tu jest jeden sojusz, a Wolinianie z Pomorzanami tutaj z Gdańska i Słupska. Czyli tak, a gramy, przypominam, że z tym modem nie mam zielonego pojęcia, jakie oni mają siły wojskowe. Czyli tutaj wypowiedzenie wojny byłoby ryzykowne, ale być może zaryzykujemy. Czyli jaki byłby plan?
Plan byłby taki, żeby podporządkować ich, bo i tak mamy maksymalną domenę, nie możemy bezpośrednio zarządzać większym terytoriów. Mogę poznać innych władców poprzez wysłanie emisariusza. Okej, okay. Prawym przyciskiem? A, jest, wyślij emisariusza, faktycznie. Tylko tutaj nie mogę, ale dlaczego? Za daleko, chyba dlatego. A, i inna wiara. O, okej, okay. Okej. Okay. Nie wiem, jak mogłem to przeoczyć. Czyli to jest tak, to okej, okay, to będzie dość przydatne. Wyślijmy emisariusza do 50-letniego w tej chwili już Siemowita. Tak, księcia Polan. Być może byłby dobrym sojusznikiem. A, faktycznie. Czyli to będzie zależało od zdolności naszego kanclerza, dyplomaty, który nie jest zbyt dobry, z tego co pamiętam. Ten Havel. Okej, okay, jest średni. Dobra, wyślijmy Havla do Gniezna. Tak, ale nie wiemy, czy będziemy mieli zgodę ogólnie. Okej, okay, czyli plan jest taki, żeby zaatakować Lutyków, ponieważ jeżeli spojrzymy tutaj na podział wewnętrzny tego księstwa, to on ma dwóch wasali, czyli gdybyśmy to podbili, mielibyśmy trzech wasali. Tak więc, tak. Byłoby to do ogarnięcia i moglibyśmy to stosunkowo łatwo chyba kontrolować. Tak mi się wydaje. Czyli tak, tutaj byśmy użyli tego, podporządkuj. Mamy prestiż, tylko tak. Wtedy byśmy, tak, w wyniku tej wojny byśmy ich zwasalizowali wszystkich. Ale tak, mamy tutaj tych Cydynian, tak więc... To by wymagało chyba błyskawicznego pokonania w bitwie Lutyków, zanim połączą się z Cydynianami. Ale wciąż troszkę ryzykowne, poczekamy, być może oni rozpoczną jakąś inną wojnę. I wtedy być może dokonamy interwencji. Dobra, jedziemy dalej. O, jesteśmy głową kultury połapskiej znowu. I skupiamy się na Onagerach. W tym tempie zajmie to 55 lat, bo jesteśmy zacofaną dziurą, tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy na development, to mamy tu 2, 2, 1. Wołogoszczy i w ranie mamy 2. Za chwilę chyba wskoczy 3, bo przyciągamy tutaj jednak tych pielgrzymów do świątyni Świętowita w Arkonie. Tak, progres 86 na 100, ale tak. Tak jest oczywiście z wszystkimi plemiennymi władcami tak naprawdę. Dobrze by było też ruszyć na kolejną wyprawę łupieską, być może. Ale tak, tu... Mamy niezależne księstwo Holandii, które byłoby łatwe do złupienia, ale te terytoria wciąż są złupione, czyli, bo my tu byliśmy, czyli nic nowego byśmy tutaj nie wycisnęli. Moglibyśmy gdzieś dalej popłynąć. Bardziej się opłaca chrześcijan oczywiście łupić niż plemiennych władców, na przykład wikingów, ale zobaczymy. Ustaw zarządcę, żeby wspierał rozwój. Nie. Nie, ja wolę, w tej chwili potrzebuję złota bardziej. Jakby, gdybyśmy mieli władcę, który miałby inne cechy charakteru, to być może byśmy skupili się na gospodarce, rozwoju i przyszłościowych inwestycjach, ale Jaromar takim człowiekiem nie jest. O, mam jakiegoś gościa, ważnego gościa. Hemingra Solvisona, który ma roszczenia do... tego. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Brzmi Finlandia? A, okej. Okay. Wyspy Alandzkie, okej, okay, to ciekawe. W sumie spójrzmy na niego, być może byłby... Okej, okay, mógłby nam powiedzieć więcej na temat tutaj... Nie wiem, być może Szwecji? Nie wiem, na ile byłoby to użyteczne, ale nie, jest innowiercą, czyli nie będziemy go zapraszać na dwór. Nie będziemy tu nic robić. Okej, okay. Siemowit przyjął naszego emisariusza i mamy nieco informacji na temat jego dworu. Okej. Okay. Siemowit, 54 lata. Okej, okay. Wiemy,
że jest dyplomatą i wojownikiem, a wreszcie jest kiepski. Nie, naprawdę niewiele wiemy na jego temat. Czy, pytanie, czy ma syna, tak? Miłosza, Świętopełka i trzy... Okej, dwie córki i jednego syna, Trojdena. Sojusz ze Ślężanami, to ciekawe. To ciekawe, zazwyczaj walczą Polanie ze Ślężanami. Dobry Szermierz, Dobry Szermierz, tak. Jaki jest cel kampanii? Roleplay. Przede wszystkim roleplay, ale być może... Ja nie będę tego robił na siłę, ale być może utworzenie takiego bałtyckiego imperium i zreformowanie słowiańskiej wiary, jeżeli zdobędziemy Płock i Nowogród. Ale na siłę nie będę tego robił. Czyli jeżeli miałbym powiedzieć jaki cel, potężne państwo w rejonie Bałtyku i zreformowanie religii. Okej, zobaczmy. Lisy, Parchim. A, nasz wielki łowczy, Węczesław, mówi, że... Okej, lisy. Pełno lisów. W Wieligradzie, czyli moglibyśmy ruszyć na polowanie. Przez 3 lata będziemy to mieli. I chyba ruszymy na polowanie, żeby rozwinąć troszkę te zdolności. Okej, nasz władca z jakimś innym Jaromarem ze Słupska tutaj trenuje. I okej, on troszkę agresywnie tutaj atakuje naszego władcę i trzeba go szybko rozbroić, bo tak, to może być kwestia życia i śmierci. Ale w końcu wypadł mu miecz z ręki. Okej, możemy go zrekrutować i chyba tak, zrekrutujmy tego Jaromara ze Słupska. Ma łuszczycę chyba, tak z tego co widzę, ale jest chyba dobrym, musi być chyba dobrym wojownikiem. Tak więc go przyjmijmy. O, jest bardzo dobrym wojownikiem w sumie. Czyli, okej. Czy jest moim czempionem? Powinien być, nie? A, jest, jest. Okej, świetnie. Trzeba zadbać o sukcesję. Mamy 2 synów i 3 córki. Czy 4 córki nawet. Tak, 2 synów i 3 córki, to więc... Z sukcesją nie powinno być problemu. O, co my tu mamy? To może być dobra okazja. Mamy tutaj tego przyklętego księcia Anglii, czy tam Saksonii, technicznie Bruna. To on pokonał nas w bitwie i zmasakrował naszego władcę Jaromara. Święta wojna o Lubekę. Wow. To on wypowiedział, czy Niemcy? To on wypowiedział. To ciekawe. Czy wykorzystamy ten moment, żeby złupić jego terytoria? To byłaby dobra zemsta. To byłaby dobra zemsta, tylko tak, on nas pokonał w boju, ma... Okej, zobaczmy, pikinierów i lekką jazdę. W sumie, jeżeli spojrzymy na teren, to mamy tutaj troszkę więcej równin niż lasów, a my raczej w lasach jesteśmy lepsi. Ale... A, jeżeli straci troszkę wojsk, chyba... Okej. Chyba zrobimy brutalne łupienie... A nie, bo wtedy król Niemiec może zareagować. Jeżeli nie prowadzi wojny. Tam więc nie wiem, czy będę ryzykował. Jak mamy 2 synów, to państwo rozpadnie się na 2. Jeżeli mamy... W tej chwili nie. Gdybym miał 2 tytuły książęce, rangi książęcej, to wtedy by się podzieliło na 2. Ale w tej chwili nie. Młodszy syn będzie wasalem starszego. Ile mamy sił? 2700 mamy w sumie. O, ale okej, chwila, on ściąga dodatkowych najemników. Ewentualnie moglibyśmy Jutlandię złupić. Poczekamy na rozwój wypadków, tak. Nasz władca jest ambitny, ale nie jest niecierpliwy, czyli jakoś strasznie mu się chyba nie pali. Spróbujmy też wysłać emisariusza do Radomiła. Księcia Łużyczan, czy tam Milczan, technicznie. Okej, tutaj troszkę mniejsze szanse na sukces. Spróbujmy. To jest też dość potężny władca tutaj regionalny, który mógłby się ogłosić królem chyba technicznie już teraz. Tak, mógłby się ogłosić królem Połabia.
Odmówił. Okej. Okay. I to zestresowało troszkę naszego władcy. Ale zbudowaliśmy... Okej. Okay. Nową palisadę, że całą warownię w Arkonie ulepszyliśmy, czyli będzie więcej dochodów, więcej pospolitego ruszenia, potężniejsze fortyfikacje, świetnie. Czy coś nowego mamy tu? A, te lisy, okej. Okay. Okej. Okay. Jutlandczycy nie reagują tutaj. To ich tam nie łupiłeś całkiem niedawno? Tak, ale na pewno... Ale wszystkiego nie złupiłem. Tam są jeszcze terytoria, które mógłbym teoretycznie złupić. Dobra, czekając na te wypadki, zobaczmy, czy możemy ruszyć na polowanie, bo już nie pamiętam, kiedy ostatnio polowanie robiliśmy. Dobrze byłoby wykorzystać te lisy. Tylko tak, te lisy były... Tak, w Wieligradzie konkretnie. A okej, okay, we wszystkich tych prowincjach jest bonus z powodu tych lisów. Ale dopiero za 13 miesięcy, okej. Okay. Okej, okay, mamy tu też żmuć dość potężną. O, i Królestwo Estonii powstało, ciekawe. Szwecja troszkę niepokojąca na północy. Czekam tutaj na wojnę, tak, żeby Niemcy prowadziły jakąś wojnę, to była idealna sytuacja. A może tutaj gdzieś popłynąć? Właśnie pytanie, czy byśmy byli w stanie, powiedzmy, złupić Królestwo Brytanii? Raczej nie jest zbyt potężne, nie? Ale nie. Chyba poczekamy. Okej, okay, w Anglii masa sojuszów. Poczekamy, poczekamy. Magister Draco, dzięki za przedłużenie suba 3 miesiące. Dzięki za systematyczne streamy. Nie zawsze jest czas na... Ale nadrabiano archiwum. Spoko, super. Wielkie dzięki, wielkie dzięki. Może Mariasz? Na razie nie mam kogo. Dzieci są troszkę zbyt małe. W imię Boga, zobaczmy. Okej, okay, nasz władca jakiegoś złodzieja skazał tutaj na... karę okrutną i spytał Grację, naszą najstarszą córkę, którą osobiście wychowuje, co o tym myślała. Okej, okay, ma wątpliwości, czy jakikolwiek Bóg chciałby, żeby jego królestwo było tak srogo rządzone. Okej, okay, nasz władca jest pobożny, czyli to na pewno odpada. Tak, czyli nauczmy jej ją prawa. Przestanie być cyniczna, stanie się sprawiedliwa. Troszkę stresu, okej. Okay. Troszkę dużo stresu. A okej, okay. W sumie jest jedna rzecz, której nie robiliśmy, zróbmy to. Możemy odwiedzić gorące źródła. To redukuje stres. To jest nowa aktywność, którą chyba też ten mod Rise dodaje. Okej, okay, czyli to może być publiczne. Publiczna wizyta. Albo prywatna. My chcemy prywatną, chcemy się odstresować tylko. Okej, okay, mamy najwyraźniej w Arkonie gorące źródła. Ciekawe. Okej, okay, nie mamy mistrza karawany, ale nie potrzebujemy. I naszym celem jest relaksacja, dokładnie. Z żonami, z dwoma żonami. Okej, okay, przybyliśmy do lokalnych gorących źródeł na wyspie Ranie. I okej, okay, nie są to jakieś słynne gorące źródła, ale... tak, ciepła woda to jest bardzo przyjemne doświadczenie. Okej, okay, świetnie. I to powinno nas odstresować troszkę. A, i to wszystko. Okej, okay, nie było żadnych innych wydarzeń. Dobra. Okej, okay, chyba przeliczył się chyba książę Anglii. On chyba przegrywa tą wojnę. Chyba, o, musiał zostać pokonany w bitwie. Oj, wikingowie tutaj zgromadzili dość potężne siły. Jest sojusz pomiędzy Zelandią a Jutlandią. To, okej, okay, to jest niebezpieczne.
Chociaż nie, to nie jest sojusz. A, bo to jest święta wojna i wszyscy wikingowie bronią Lubeki. Okej. Okay. Tylko i tak król niemiecki mógłby tu zainterweniować chyba. To więc poczekałem. Chciał, żeby jedno z... Żeby oni rozpoczęli jakąś wojnę. Chociaż może, kurde... Może zaryzykujemy. Zaryzykujemy, dobra. Trzeba zrobić jakiś progres. Czyli tu będzie wszystko zależało od tego, żeby pokonać lutyków, zanim połączą się z Cedynią. Bardzo ryzykowne. To będzie bardzo, bardzo ryzykowna wojna. Przeniosę punkt zbiorczy tu, do Wołogoszczy. Naszym planem będzie przecięcie tutaj tego terenu, tak żeby te dwie armie się nie połączyli. Nie połączyły. Holandia wchłonięta, tak, widziałem. Okej, dobra. Mamy dużo potężniejsze wojsko i lepszego dowódcę na bank. Tak więc zaatakujmy. I gramy tutaj o wysoką stawkę, bo całe to terytorium. Czyli 5 prowincji. Czyli tak, jeszcze więcej niż podwoimy nasze terytorium. Okej. Zwołać wojska. O, nie zwołały się w jednym miejscu, to nie jest dobre. I teraz tak, musimy jak najszybciej ich zaatakować, nawet w niekorzystnych warunkach, tak żeby... ja już ruszę naprzód chyba. O, nie powołali armii? Co jest grane? Czy też przenieśli sobie punkt rekrutacyjny, kurde. Połączmy nasze siły. Jaromar dowodzi. Polanie też będą walczyć? Nie, nie mamy sojuszu z Polanami, ale moglibyśmy wezwać Wiślan, ale... Znaczy, nie całych Wiślan... O, wow, coś się zmieniło, nasza córka była w Krakowie. Okej, co z nią teraz? Wielkie Morawy podbiły Kraków. Odebrały Wiślanom. Okej, tu jest Krak trzeci. Okej, został mu Sącz, czyli nasza córka... została ewakuowana chyba do Sącza. Tak? Nie, w Krakowie jest cały czas. Okej, to dziwne. Nie powinna być. No dobra. Okej, to jest niepokojące. Cedynia dołącza do wojny. Gdzie jest jego armia? O kurde, nowy sojusz. O nie! Uriasz, wódz lutyków, zawarł sojusz z Wolinianami. I może ich chyba wezwać do wojny. To wygląda paskudnie. Gdzie jest jego armia, cholera? Okej, mamy nowego perka, to się chyba przyda. Okej, walczymy z trzema przeciwnikami w tej chwili naraz. Okej, chyba spróbujemy ugrać biały pokój, tak naprawdę. Mamy saperów, to pomoże w oblężeniach. Ale skupimy się w tej chwili na bitwach. Tak, musimy skupić się na udanych bitwach. Czyli będziemy raczej bronić się strategicznie na naszym terytorium. Oczywiście plan byłby taki... Okej, starają się połączyć swoje siły, czyli spróbujmy przeciąć to i zaatakować. Gdzieś tutaj w tej mgle wojny znajdują się siły lutyków w tej chwili. I chyba je... Okej, dorwiemy je na otwartym polu, gdzie nikt nie będzie miał przewagi. Oni wciąż... Okej, wciąż dużo jest Cedyńczyków i Wolinian. A, ich nie dogonię niestety. To wygląda paskudnie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Niestety się wycofują. Dobra, ja wycofam się na moje terytorium. Chociaż nie, nie mogę... Okej, nie mogę dopuścić do połączenia się tych dwóch armii. Spróbujmy zaatakować tu. Okej, poprawa relacji z Arnulfem, który miał jakieś kontakty z naszym dyplomatą. Okej. Teoretycznie może się przydać. Dobra, dorwać ich. Jeżeli weźmiemy jego wodza w niewolę, to wygrywamy całą wojnę. I nie musimy walczyć z tamtymi siłami. Okej, dorwiemy go tutaj na neutralnej ziemi.
Będą bronić przeprawy na bagnach, ale mamy lepszego dowódcę, więcej żołnierzy, lepszej jakości, więcej zbrojnych. Tak więc miejmy nadzieję, że to starcie będzie udane. Okej, bitwa pod Lubuszem. Nasi konni troszkę utykają na tych bagnach, ale ich harcownicy także. Niestety troszkę lekka przewaga taktyczna wroga, bo atakujemy przez rzekę na bagnach. Ale nie jest źle. Faza ostrzału. Nasi łucznicy powinni być efektywni tutaj. Okej, ranimy jednego z wodzów. Dobry ostrzał. Masakrujemy ich tutaj. Przewaga taktyczna się wyrównuje. Ale nasz czempion Havel został zabity. Został zamordowany. Pada w boju nasz dyplomata. To nie jest dobre. O, ten nowy czempion, Węczesław, niech będzie nowym dyplomatą. Okej, kolejny z naszych czempionów został ranny. Jak umocnimy kontrolę, to chyba trzeba będzie zlecić szkolenie naszych czempionów. Mamy zwarcie. I teraz nasi konni, niech jak najwięcej uciekinierów wyeliminują. Wołogosz oblegana. Ale wygrywamy. Okej, straty 128, ich 357. Bardzo małe straty, czyli skutecznie bronili się na tym podmokłym terenie. Dobra, plan jest teraz taki, żeby uderzyć na Wołogosz. Czy skorzystać z faktu, że... Mamy tam gród, który zapewnia... O, gród w lasach. Warowny gród w lasach. To nam powinno pomóc. Dobra, czyli ruszamy na północ. Okej, oni wycofują się tam. Na razie ich ignoruję. Gród dobrze się trzyma. Oni się wycofują. Okej, czyli przerwaliśmy oblężenie. Mógłbym zaatakować ich tutaj. To będzie na ich terenie. Co nie jest idealne. Tak więc ja chyba zadowolę się tym, że przerwali oblężenie i spróbujemy wyciąć w pień resztki lutyków. Okej, ten Uriasz jest w tej chwili przywódcą naszej kultury. Ale to się zmieni, jak tylko go podbijemy. Okej, czy oni chcą lądować w Arkonie? To by było idealne. Tam ich zgniotę. Jaromar ich tam zgniecie na miazgę. Okej, dorwiemy ich tutaj. Będą się bronić w lesie pod swoim grodem, ale... Powinno być okej. Wołogosz znowu oblegana. Spokojnie, mamy czas. Pokonajmy resztkę lutyków. Dobra, kolejne starcie. W lesie nasi harcownicy i łucznicy dobrze się sprawdzają. Konnica troszkę gorzej. Taktycznie wyrównany, o! Nawet mamy lekką przewagę po strzale w tej chwili. Havel, nasz nowy... A, nasz mistrz szpiegów, ranik, czempiona. Zwarcie, przewaga taktyczna, ścigamy uciekinierów. I... Wycięliśmy ich w pień. Tracimy tylko 47 wojów, a oni wszystko. Czterech przetrwało, żeby opowiedzieć o tej klęsce. Okej, czyli być może to wygramy, ale więcej niż 50% warscora, tak, nie możemy zdobyć z bitew, czyli będziemy musieli prowadzić oblężenia. Czyli plan jest taki, żeby w tej chwili pokonać tą armię i wtedy skupić się na jakichś oblężeniach. O, dogonię ich? To było super. Chyba ich dogonię. Dyplomaci mają przesrane, to już chyba kolejny. Tak. Jakieś klątwa. Idealnie. Okej, dobra. Bitwa pod Wołogoszczą. Wyrównane. Ale miażdżąca przewaga taktyczna. Nasz władca zastawił na nich zasadzkę. Wykorzystał tutaj załogę grodziska w Wołogoszczy. Ich pikinierzy dobrze się bronią, ale nasi łucznicy też są skuteczni. Miażdżąca przewaga taktyczna. Czyli tu liczymy na olbrzymie
wielkie straty po ich stronie względem naszych. Bardzo skuteczny ostrzał. Kaleczymy ich czempiona. Zwarcie pokonani, ścigamy, konni ścigają uciekinierów bezlitośnie. I stracili chyba dużo, ponad połowę. 1500 stracili, a my 94, okej, to jest dobre. Czyli teraz tak, dobra, musimy zdobywać grody, czyli zdobądźmy... Tak, ja jestem niemal pewny, że zdobędziemy to przed nimi. Czyli najlepiej będzie zacząć od stolicy naszego głównego wroga. Brizania, okej, nie wiem jaki słowiański ekwiwalent tego będzie, bo to chyba też nie jest niemieckie. To jest niemieckie? Brizania? Ziemię plemienia Hevelian. 5 miesięcy, okej. Dobra, oni dopiero, tak, wejdą do Wołogoszczy i rozpoczną to oblężenie, czyli powinniśmy przed nimi to zdobyć. Ktoś inny, moja druga żona, Danuta, była nieobecna w namiocie tej nocy. I jakoś jest, okej, oddalona i zagubiona w myślach ostatnio. Spytajmy ją, czy ma innego. Znaczy wiemy, że ma romans z naszą pierwszą żoną, tak naprawdę, nie? Tak. Z Wandą. Jak możesz mnie oskarżać o takie rzeczy, Jaromarze? Nigdy nie miałabym kochanka. Tak, ale masz kochankę. Okej, troszkę psują się relacje z nią. Czy zmieniła się jej mina? O, patrzcie, jest efekt. Okej, czyli widać po mimice twarzy, po wyrazie twarzy, czy ktoś lubi, czy jest neutralny, czy nie lubi. To mi się podoba, że nie ma określonej liczby. Trzeba bardziej się zastanawiać, czego bohaterowie niezależni chcą. To nie jest tylko podbijanie liczb, wysyłanie prezentu, podbijanie liczb, żeby przekroczyło tam, nie wiem, plus 20. Tylko tak, trzeba to zgadywać i widzieć uśmiech na twarzy, tak naprawdę. Kochanka nie ma, nie skłamała, to prawda. Okej, pytanie, czy zdobędziemy to przed nimi. Ja mógłbym zostawić oblegających. Okej, jak zostawię oblegających, to ilu tu zostanie? Tu jacyś łupieżcy wikingowie pływają. Nie chciałbym, żeby wjechali na moje terytorium. Okej, dobra. Niech to prowadzi oblężenie, bo tu jesteśmy bezpieczni. Lutycy zostali kompletnie rozgromieni. A na czele tej armii przerwiemy oblężenie w Łogoszczy i powinniśmy wygrać, pomimo tego, że mamy troszkę mniej ludzi. Tak, a tu tych 600 tarczowników niech kontynuuje oblężenie. Bryzania to chyba od Bytyńców będzie? O, nie wiem, kim są Bytyńcowie. Chyba. Okej, druga bitwa pod Wołogoszczą i znowu mamy taktyczną przewagę. Skuteczna zasadzka zastosowana przez Jaromara. Czyli powinniśmy spokojnie to wygrać. Kaleczymy ich. Bolesława Nałęcza jakiegoś. O, ten Havel masakruje tu innych. Chociaż jest fatalnym... A, to jest ten nasz mistrz szpiegów. A, być może podstępem z jakimś sztyletem gdzieś tam się przemieszcza na polu bitwy i podżyna gardło. O, wow. Właśnie? Nigdy nie powrócili. Wycięliśmy ich w pień. Nie było ucieczki. Nie wycofali się na wyspę Wolin. Zostali po tej stronie. Tylko czwórka przepłynęła, żeby zanieść wieści o tej masakrze. Czyli teraz na spokojnie, komfortowo możemy oblegać. Od razu po łupie? Nie mogę teraz. Jeżeli mam wojnę i wezwane wojska... Tak, mam wyzwane wojska w ten sposób, w tym trybie, to nie mogę łupić. Dobra, ale możemy to podzielić, możemy dywanowo to robić.
I tu chyba też mogę podzielić, bo tak, bo oni już chyba mi nie zagrożą. Okej, tu już nie ma co tego bardziej dzielić. Dobra, czyli kontynuujmy oblężenie w tym kształcie. I tyle. Obrońca wiary. Okej, dzieci się biły tutaj ostatnio. I Lejka, nasza córeczka, chciała tu głosić wiarę w Świętowita i innych bogów. I to doprowadziło do jakiejś bójki z innymi dziećmi. Okej. I nasza najstarsza córka Gracja tutaj zainterweniowała i obroniła swą przyrodnią siostrę Lejkę. Okej, czyli Gracja także stanie się pobożna. Tak, wybierzemy tą opcję, ale tak, jak się samemu wychowuje, to troszkę wychodzą klony, jeżeli się trzymać roleplayu. Ale Gracją tak czy inaczej nie będziemy grać, tak więc to nie jest problem. Zobaczmy też, czy inne dzieci wymagają rozpoczęcia edukacji. Lejka jest... Okej. Zamyślona. Czyli jej wybierzmy kierunek edukacji, niech to będzie wiedza. A co do synków, to jeszcze chyba są zbyt młodzi. Poczekajmy aż pierwsza cecha charakteru wyskoczy. I wtedy zobaczymy. Co? Dlaczego? Jak? Okej. Nasz synek, Drosuk i następca. Strasznie ciekawski, zadaje masę pytań. Okej, czyli wiemy już, jaka jest jego pierwsza cecha charakteru. I czy zajmiemy się osobiście jego wychowaniem? Na razie tak, ale potem być może wyślemy go na wychowanie do kogoś innego. Czyli... To ciekawe, czyli nie jest za bardzo do wojaczki. Weźmy go bardziej w kierunek religijny może nakierujmy. To może być ciekawe, to wtedy nie będzie całkowicie klon. O, pobożny władca by tak zrobił. Pobożny władca taki jak Jaromar. Chyba powierzy go pod opiekę wychowanie kapłanów w Ranie. Bo to było tak, to była cała taka bardzo wpływowa kasta. Na wyspie Rugi, która pilnowała świątyni w Arkonie. O, to ma chyba sens. Ja chyba go dam na wychowanie do Michowiła. Naszego... Wolchwa? Słoweńskiego kapłana w każdym razie. Okej, chyba tak. Chyba tak zrobimy. Wtedy nie będzie to klon. Nie będzie to klon. Bardziej by pasowało, żeby go do miecza wychował. To też prawda. Okej, dobra, inaczej. Znajdź mi syna. Ale tak, żeby to było coś innego też. Najpierw jego musimy wybrać, okej. Czyli to jest... Gdzie on jest? Jest w armii, okej. Dobra, czyli musimy poczekać na koniec tej wojny, tak czy inaczej. On jest... Wołchw. Jak to było z kapłanką rzeczyni? Tak, tylko ta tytulatura się chyba zmieniła, kiedy podniosła nam się ranga na książęcą. Ta tytulatura się zmieniła. Okej, mamy, wpada odrobinę łupów, spoko. I to jest 92% warscora, czyli wojna za chwilę się zakończy. I to będą plusy i minusy, bo zaczną się nowe problemy. Wojna wygrana. Czyli wolzowie tych plemion muszą przybyć przed oblicze Jaromara na kolanach i będą wobec niego zależni w tej chwili. Okej. I teraz tu będzie tak. Skomplikowana sytuacja do ogarnięcia. Wielki objazd moglibyśmy zrobić. Chyba zrobimy, to może być ciekawe. Odwiedzić siedzibę każdego z naszych nowych wasali. Dobra, tak więc zobaczmy, jak to wygląda. Po pierwsze, mamy tutaj wodza Hevelian, Uriasza, który był... Tak, to jego pokonaliśmy. On tym wszystkim panował. Wciąż posiada roszczenia... A nie. On ma roszczenia tylko do Brenny?
Ale to jest nasz pierwszy wasal. Jest neutralny wobec nas, co jest dobre. Okej, okay, wiemy też, w czym jest kompetentny, bo będziemy chcieli dać go do rady. 16 lat dopiero, czyli młodzianin. Hojny, współczujący, sprawiedliwy taktyk. Okej, okay. Czyli on panuje tutaj nad Hewelią i Redarią. Czyli ma dwie prowincje. Kolejny wasal. Milosław, 13 lat. Z tej samej dynastii, Hewelian. Czyli on panuje w Wilzie. Niezbyt nas lubi chyba. I mamy kolejnego wasala Jacentego z plemienia Redarów. Okej, okay, tu jest też inna kultura, on ma połapską. Okej, okay, czyli on panuje w Ukrze i Warnabi. Dobra, czyli musimy to jakoś ogarnąć. Pijak. I po pierwsze damy ich do rady. Tak, bo chcemy mieć z nimi dobre relacje. Dlaczego? Bo tu mamy ciekawą decyzję, którą moglibyśmy odpalić. Tak, te... Tak. Teraz moglibyśmy utworzyć tych obrońców Roda. Czyli tych świętych słowiańskich wojowników, którzy broniliby honoru Peruna przed inowiercami. Mamy odpowiedni poziom oddania religijnego. Jedyne, czego potrzebujemy, to trzech wasali potężnych. Każdy z nich jest potężny, ale muszą nas lubić. Musi być 60 opinii. Czyli musimy, tak, udobruchać tych wasali, żeby razem z nimi założyć ten, no nie zakon, ale tak, tą grupę wojowników. To więc zacznijmy od tego, że przyjmiemy ich do rady. Zobaczmy, w czym oni są dobrzy. Czyli Uriasz byłby dobrym dyplomatą i wojewodą. Milosława chyba na razie nie mogę dać nawet do rady, o ile się nie mylę. A pijany Jacenty skarbnikiem być może dobrym by był. Dobra, zróbmy z Jacentego skarbnika. I chyba nas lubi, zmienił się wyraz twarzy. Czyli to są chyba pozytywne relacje, tylko nie wiem, czy to jest plus 60. To jest to. I to jest dobre. Tak, ja nie będę mu... Tak, ja nie będę patrzył na liczby, tylko będę musiał zgadywać, czego oni chcą, żeby ich udobruchać i odpalić tą decyzję. Czyli to będzie bardzo ciekawe. Tego dajmy na dyplomatę. Zobaczymy, czy to jest przeklęty urząd. Zróbmy z niego dyplomatę. Okej, okay, nie wiem, jak zinterpretować ten wyraz twarzy. Nie wiem, czy mnie lubi, czy nie. Ale ten nas nie lubi, niestety. Ale tu mnie właśnie zastanawia, czy nie zrobić takiego ruchu, mógłbym w sumie córkę za niego wydać. To by poprawiło relację, ale... Jak jeden syn jest do wychowania, to drugi też, prawie bliźniaki, faktycznie. Rzeczywiście. Okej, okay. Brzetysław jest rozrabiaką. Okej, okay. Czyli ten będzie bardziej wojowniczy. Ten będzie bardziej wojowniczym synem. Czyli być może taki jest plan, że synowie będą sobie wzajemnie pomagać, tak, nie będą się wyżynać, walczyć o spadek po Jaromarze. Czyli jemu dajmy wojownicze wykształcenie. I pytanie, czy chcemy go osobiście wychowywać? Czy może, bo kurde, nasz władca jest najlepszym nauczycielem, jeżeli chodzi o kwestie wojenne, tak naprawdę. Tak, nikogo chyba lepszego nie ma niż nasz władca. Ten byłby do... A nie, to jest dyplomacja. Dobra, młodszego wychowamy osobiście, a będziemy grać starszym, tak czy inaczej. Czyli jego wychowamy osobiście chyba. Potem może wyślemy na jakiś inny dwór. Na razie osobiście, a potem go być może strategicznie wyślemy na inny dwór. Celem poprawy relacji. W sumie, zobaczmy, czy do Siemowita by nie...
Bo z nim, okej, okay, z księciem Siemowitem Polan mamy troszkę lepsze relacje, znamy go odrobinę. Czyli być może to by było dobre. Jeszcze bardziej podbudować te relacje, potem być może sojusz też zaaranżować, jakiś mariaż. Ma dzieci w podobnym wieku. O, Gracja już ma 11 lat, może sojusz z Polanami. I się mówi to sobie się nie... O, zgodzi się, dobra. Czyli wysyłamy drosyłka do Siemowita. Daj starszego do kapłana? Nie. Ja wiem, gameplay by... To jest oczywista decyzja z punktu widzenia gameplayu, żeby tak zrobić. Żeby ułatwić sobie grę jako gracz. Ale nie. Jaromar podjął decyzję, że predyspozycje, które przejawiają jego synowie, to jest główny argument za tym. Czyli drosłuk jest bardziej... tak, bardziej go interesuje wiedza. Dlatego nie robimy z niego wojownika. Tak, bo w 99% przypadków lepiej by było zrobić z niego wojownika, ale nie. Dla odmiany, żeby było ciekawiej, robimy coś takiego. Okej, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Mogę wymienić zakładników z Radomilem? To by było dobre. Chyba tak zrobię. Ja nie chcę z nimi walczyć. Ja nie chcę z nimi walczyć. Są dość potężni. Mamy tą samą wiarę. Pilsno podbili. Ja chyba użyję tej nowej mechaniki wymiany zakładników. Zobaczmy, jak miałoby to wyglądać. Exchange hostages. Okej, wyślijmy tu Lejkę. W zamian za... Hannę, jego córkę. Okej, będzie zgoda, czyli wymieniamy córki. Wymieniamy córki i to będzie taki pakt o nieagresji, bo tak. Gdyby on mnie zaatakował, to wtedy moglibyśmy zabić jego córkę. I odwrotnie, czyli to jest taki, tak, pakt o nieagresji. Chrobry też był oczywiście zakładnikiem na dworze Ottona. Okej, drosłuk rusza do Poznania. To nie rób wojownika, ale książę Polan nic nie wie o kapłaństwie. Ja tu chyba wysłałem... O, ja złego syna wysłałem? A, kurde, okej, to nie tego syna wysłałem. Kurde, okej, nie wiem, czy mogę to... chyba nie mogę tego zmienić, cholera. Okej, no dobra, trudno się mówi. Kurde, nie tego syna kliknąłem. Już chyba nie mogę tego zmienić. Bez jakiegoś zgrzytu dyplomatycznego chyba. Dobra, okej, dobra. Mniejsza z tym. To nie jest koniec świata. Czyli on nie jest wychowywany przez nikogo. Dobra, wychowajmy go. Dobra, jego na razie wychowujemy osobiście. Zresztą chyba jest nawet włączone, tak. To okej, tak, to nie jest optymalne. Nowy dom. A, czyli ta Hanna z Odmilczan do nas przybywa. Może, okej, dobra, może jednak spróbujemy tutaj rozwiązać ten problem. Biurokracja zawiodła i nie ten syn został wysłany. Tak, komuś się pomyliło, ale to nie jest koniec świata, czyli jak teraz, jak to zrobić? Mój syn chyba technicznie cały czas podróżuje tam. Jeszcze chyba nie dotarł na miejsce. Tak, jest tu. Mogę go zawrócić? Nie. Poczekajmy, aż dotrze na miejsce. Frakcja utworzona przeciwko nam. Czyli wódz Uriasz utworzył frakcję przeciwko nam. Zobaczmy. Której celem będzie obalenie
A, to okej. Okay. Frakcja, która wspiera Mirosława, co ciekawe. A, to jego frakcja. Okej, okay. Mirosław, ten, który nas nie lubi. On by chciał... Tak, być pretendentem. To jest jego brat. Brat Uriasza, okej. Okay. Czyli będziemy musieli na to uważać. Lejka przybyła do Łużyc bezpiecznie i mamy troszkę więcej informacji na temat Radomila. Niewiele informacji. Niewiele. Chyba jest pijany. Chyba jest pijakiem. Norosuk przybył do Gniezna. Okej, okay, czy możemy zrobić wymiarkę? Czyli usuńmy go. Nie wiem, czy się zgodzi na wysłanie. Tak. Tego właściwego syna. Dobra, Brzytysław. Zgodzi się. Okej, okay, dobra. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Sprawa wyjaśniona. I chyba pogłębimy te dyplomatyczne relacje, które tu się budują. I zaaranżujemy chyba mariaż jakiś. Okej, okay, niewiele wiemy na to... A, jego syn ma 40 lat, okej. Okay. Nie ma dzieci, co ciekawe. Bo już można by myśleć o mężu dla naszej córki Gracji. Chociaż poczekamy, 11 lat. Chyba możemy jeszcze poczekać. Dobra, teraz tak, dyplomacja. Czyli będziemy chcieli tutaj umocnić dyplomację. Nasz władca nie jest jakoś imprezowiczem. Ale też nie jest to fatalne, czyli zorganizujemy ucztę. Tego jeszcze nie robiliśmy, zaprosimy naszych wasali. A, tylko potrzebujemy troszkę więcej złota w tym celu, okej. Okay. Czyli być może łupieska wyprawa znowu. Burgundia się rozpadła. Niemcy nie prowadzą wojny. Tak, ja czekam, aż Niemcy zaczną prowadzić wojnę. To byłby najlepszy moment na atak. Moglibyśmy Prowansję łatwo złupić, ale... Troszkę mało terenów do złupienia chyba. Lotaryngia wygrywa w tych wojnach, czyli nie jest łatwym celem. Poczekamy z najazdem chyba. Okej, okay, umocniliśmy kontrolę w Wieligradzie, świetnie, czyli... Bo tak, nasz wojewoda będzie miał masę rzeczy do roboty. O, też został okaleczony. Umacnij kontrolę nad Wołogoszczą w tej chwili. Okej, jesteśmy zaproszeni przez Uriasza na polowanie. Ale jak? Okej, ale nie mogę tu przybyć. Jak miałbym tu przybyć? W sumie potrzebuję prestiżu. Tak więc ruszymy na polowanie. Chyba cały czas są te lisy. Tak, lisy cały czas są w tych lasach, czyli zorganizujemy polowanie zwierzyn, pasuje. Nie potrzebujemy tego przewodnika, zwolnijmy go. I co do gości, ja bym chciał zaprosić tych nowych wasali, żeby ich poznać. Okej, okay, wasale są uwzględnieni, czyli powinni być. Jeżeli się zgodzą, oczywiście. Naszym celem będzie pokonanie, upolowanie lisa. Tak naprawdę to będzie nasz cel. Bo te polowania tak średnio nam szły. Udało się niedźwiedzia upolować, ale... Tak, zróbmy to. Okej. Okay. Ruszamy na polowanie. Oni są na tamtym polowaniu. W sumie też racja, możliwe. Faktycznie możliwe. Okej, okay, Drosuk wrócił. Świetnie. I Drosuk będziesz wychowywany przez naszego kapłana, który jest być może cynikiem, ale ma bardzo dobrą wiedzę. I jest naszym kapłanem w tej chwili. Najważniejszym. Czyli ty będziesz wychowywany przez... A, ruszył na polowanie. Okej. Okay. Okej, okay, muszę pamiętać po polowaniu, żeby to zlecić.
Podróżując przez ziemię Wieligradu, w tej chwili już spokojne, przyzwyczajone do naszych rządów, nasz władca mija jakiś dziwny namiot z dziwnym człowiekiem wewnątrz. Wejdź, potężny książę. Mogę ci wiele opowiedzieć i przepowiedzieć przyszłość za przyzwoitą sumę. Okej, to ciekawe. Niech ona opowie o przyszłości. Czemu nie? Wieszcz. Dobra, 5 możemy wydać. Złe omeny! O nie! Więcej stresu. A, bo nasz władca pamięta, kiedy tak źle potraktował tego ducha zesłanego przez bogów. Jaka kara go spotkała. I znowu są to złe omeny. Ale przybywamy na miejsce polowania. Duże szanse na sukces, to mi się podoba. Czy przybyli wasale? Nie, bo oni są faktycznie chyba na tamtym polowaniu w tej chwili. Okej, okay, naszym celem jest list, tak. Czyli bierzemy to. Mało prestiżu najwyraźniej, ale nie powinno być niebezpieczne. Czyli to powinno być banalne polowanie, na szybko to walniemy. Okej, okay, Havel znowu. Tutaj się zakrada w krzakach razem z naszym władcą. To jest ten nasz mistrz biegów, który chłopa kiedyś zamordował. Chcę nam coś powiedzieć o Gelenis. My chcemy skupić się na polowaniu. Tu jest nasza przyjaciółka, czyli chyba nie musimy znać jej sekretów. Okej, okay, znowu ten pisklak. Odłóżmy go. A nie, bo to zwiększy stres. Dobra, weźmy go sobie. To da nam odrobinę prestiżu. Będziemy mieli ptaka łownego. Okej, okay, natrafiamy na widok lisa. Jak to robimy? Ryzykowna opcja. Ruszamy z włócznią, tak. Co nam lis może zrobić? Też niedźwiedzia upolowaliśmy. Kurde, nie udało się? Poważnie? Mieliśmy, kurde, 80% szans na sukces. No dobra. Ale zdobyliśmy odrobinę prestiżu, czyli to nie jest kompletnie fatalne. Redukujemy także stres, który się nagromadził. Ale niestety, tak, lisów nie udało się doścignąć. Prawie kolejny poziom polowania. Dobra, wróćmy z tego polowania. I dobra, zlećmy to wychowanie, bo potem zapomnę. Czyli to będzie ten nasz kapłan. Wolchw Michowil. Okej. Okay. O, nasza żona jest w ciąży. Może jednak to ta informacja od naszego mistrza szpiegów była dość istotna. No, ale dobra. Spoko. I dobra, za chwilę robimy przerwę. Zobaczmy też... właśnie, ile mamy informacji? Czy uda nam się to odpalić? To byłby dobry cel. Utworzenie tej kasty oddziału obrońców Roda. To było dobre. O, tylko nie wiem, ilu wasali mnie lubi w tej chwili. I to musi być 60%, znaczy 60 opinii. Ja nie mogę tego sprawdzić, ile to jest opinii. Czyli będziemy musieli ich wszystkich, tych trzech wasali, udobruchać. Uriasz jest chyba neutralny w tej chwili. Milosław nas nie lubi jak cholera. Ten jest chyba zadowolony. Może jest pijany, ale nie, chyba jest zadowolony. Okej, czyli będziemy musieli jakoś... Zobaczmy, jakie on ma cechy charakteru. Hojny, cyniczny. Okej, to, że cyniczny, to kłóci się z pobożnością naszego władcy. Mógłbym mu córkę dać za żonę, ale nie wiem, czy... Nie wiem, czy warto. Ale dobra, moi drodzy, krótka przerwa. Okej, mam nadzieję, że ciekawie. Tak, utworzymy tych wojowników i wtedy moglibyśmy dużo ciekawsze rzeczy robić
Bo bylibyśmy troszkę zabezpieczeni, powiedzmy, przed jakimś, nie wiem, inwazją niemiecką. Czy coś w tym stylu. Ile nasz władca ma lat? Okej, 40. Okej, krótka przerwa. Zapraszam za kilka minut i potem idziemy jeszcze godzinkę do 21.